Cześć, z tej strony Shiba, witam was w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak w dodatku Honor Airline Manager zatrudniać pracowników i jak zlecać im pracę tak, aby zarabiali dla nas i latali sobie automatycznie między lotniskami z ładunkami. Słuchajcie, wczoraj wbiłem sobie trzeci level, jak widzicie, i dzięki temu mogłem sobie tutaj dać skill pointa do hiring agreement jednego. Tutaj mamy wymagane ilość skill pointów, żeby sobie kliknąć i nauczyć się tego skilla. Jak widzicie, mam jeden skill point i za mało, żeby tutaj dalej iść, ale mogliśmy hiring agreement sobie odblokować, także fajnie. I teraz słuchajcie, jak wynajmować pracowników, jak zatrudniać pracowników. Klikamy sobie w World, wchodzimy w Hire Employees i tutaj pokazuje nam się lista dostępnych pracowników, którzy są chętni na podpisanie umowy o pracę. Oczywiście ta lista pokazuje się dopiero, kiedy mamy ten skill act już wykupiony. Każdy pracownik posiada kilka tutaj statystyk. Flight hours, czyli nalot, punktualność, od której zależy to, czy oczywiście punktualnie będzie dolatywał na lotnisko, na które ma dolecieć. Ma to znaczenie w przypadku prac, w przypadku zleceń, które muszą być wykonane w jakimś określonym czasie i w ogóle, żeby nie było jakichś obsów, w godzinach pracy lotnisk i tak dalej, więc ta punktualność jest dosyć ważna. Odporność na stres. Jest to taki współczynnik, który im jest wyższy, tym mniejsza jest szansa na to, że pilot AI będzie lądował na lotnisku alternatywnym z uwagi na jakieś warunki atmosferyczne, także to też nie popsuje nam planu, jeżeli będzie duża ta odporność na stres i on będzie zawsze lądował na lotnisku, na którym ma wylądować. Następna kolumna to zarobki na tydzień gwarantowane, które zawsze dostaje, niezależnie od tego, czy lata, czy nie, na godzinę lotu i wages na godzinę lotu dla freelancera, ponieważ możemy tutaj zatrudniać każdego na umowę albo jako freelancer, czyli takie zlecenie jednorazowe na 1 do 3 dni. Posortujmy sobie spod punktualności i zobaczmy, tutaj jest Victoria Vickers, ma dużo tutaj jednego i drugiego, 5000 na lotu. Kliknijmy sobie evaluate, dobry kandydat. I zatrudnimy ją na umowę o pracę na lotnisku PKK. No aha, jeszcze mają tutaj certyfikaty, uprawnienia na inne samoloty, to ma od szybowców aż do jetów, jetlinerów, czyli wszystko właściwie, co może być, więc spoko. Podpiszmy z nią kontrakt. Podpisaliśmy kontrakt i teraz słuchajcie, musimy jej znaleźć jakiś samolot. Tutaj nam się jeszcze nie odświeżyło. O, jest, Victoria Vickers. Taja Łucja Woźniak to jest mój pracownik, którego wcześniej zatrudniłem jako freelancera i ona sobie teraz leci właśnie. No i Victoria Vickers, ona jest na lotnisku EPKK i jest, no nic nie robi na ten moment. Znajdźmy jakiś samolot, wejdźmy sobie Aircraft at Airports, może wpiszmy EPKK. I co tutaj jest? TBM 850 do wynajęcia, super sprawa, bierzemy details. I wynajmujemy go. 6 ekonomicznych siedzeń ma. Weźmy sobie 4 pierwszej klasy. Albo nie. Zostawmy tak jak jest. Confirm. I wynajęliśmy sobie następny samolot. Sokata TBM. I teraz szukamy pracy. Możemy oczywiście zlecić jej jakieś pojedyncze zadanie, normalnie tak jak my byśmy to brali, ale wtedy ona przeleci ten odcinek, no i zatrzyma się tam i koniec. A chcemy raczej, żeby tutaj zrobić kilka naraz zleceń, no i dostać za to wszystko kasę, więc wyszukajmy sobie pracę na tym lotnisku, jaka jest dostępna. EPKK, rzecz jasna. I teraz tak, ustawmy sobie tutaj te właściwości samolotu, żeby było się zgadzało dobrze. Ja tutaj mam do 6 miejsc, 2000 ładunek, ok. No i z lotniska PKK jakieś małe takie podróże, zajmę sobie Query Logistics Center, posortujmy sobie po wypłacie, to nas najbardziej interesuje w tym przypadku i trzeba zwracać uwagę na to, żeby nie było takiego znaczka jak ten tutaj. Oznacza to, że ta praca nie może być wykonana przez pilota AI, więc szukamy takiej, która może być wykonana, na przykład ta. I ona ma time constraint za 96 tysięcy, wow. I kiedy już mamy wyszukane te zlecenia, które będziemy wykonywać automatycznie, wchodzimy sobie w Aircraft. Tutaj mamy tą sokatę, która jest w Krakowie. More work orders. Nie mamy żadnych work orderów na ten moment, więc zróbmy create. Oczywiście musi być samolot i pilot na tym samym lotnisku. Pilotem będzie Victoria. I to jest cały obszar, w którym będziemy te work ordery sporządzać. Zobaczcie, tutaj mamy dodawanie lega. Leg to jest jeden odcinek, który mamy przelecieć. Tutaj możemy usunąć jakikolwiek leg.
Tutaj, jeżeli będziemy, kiedy będziemy mieli więcej tych legów, będzie up, down, że będzie można przesuwać, jeżeli coś, jakiś odcinek trzeba będzie przesunąć wcześniej lub później, żeby był wykonany. I na tym polega to zadanie, żeby te odcinki tutaj poustawiać i poustawiać również ładunek, jaki należy zabrać z lotniska na następne lotnisko. Ustawiamy też tutaj paliwo. Po prawej mamy zasięg na obecnym paliwie. No i ustawiamy tak, żeby było paliwa zawsze dostatecznie na dany odcinek. Możemy dotankowywać na lotniskach, albo możemy, żeby nie było tankowania na lotnisku, zaznaczając tutaj to okienko. I to w zasadzie tyle. Trzeba się zastanowić, jak to zrobić optymalnie i tak, żeby latanie było wydajne. Ja teraz będę ustawiał te moje odcinki i to komentował, w pewnym momencie przyspieszę, żebyście nie musieli tego oglądać, jak ja to robię, a na koniec powiem, jak to wygląda już wszystko końcowo. TBM Wiki, nazwijmy tą trasę, może być jakakolwiek nazwa. Pierwsza trasa będzie z Krakowa oczywiście, z PKK do LKKH. Posortujmy sobie EPKK, żeby tutaj było wszędzie EPKK. Dobra, czyli mamy tutaj z EPKK jeden ładunek. Nie, jeszcze jest tutaj EPKK. Dlaczego mi to tak sortuje dziwnie? O, tu jest EPKK pod rząd, z rzędu znaczy się. Dobra, czyli mamy tak, dwa ładunki do wzięcia z Krakowa, więc weźmy te ładunki. Tutaj ładujemy. Zobaczcie, przekroczyłem dopuszczalną masę, więc obniżymy trochę paliwo. Ta trasa to zaraz dodamy Adelek, PKK, LHCS. 221 mil, zasięg mamy 1061, także możemy obniżyć, oj, dużo. Dobra, 440 zostawmy paliwa i bierzemy te komputery i Steel Beams do LKKH, do LHCS. Źle wpisałem, nie LHCS to ma być, tylko to ma być LKKH. Tak, i później dodajemy to. Dodajemy następne, z LKKH do LKPM. I zabieramy już tylko Steel Beams, prawda? Bo to zostawiamy w LKKH te komputery, więc zabieramy Steel Beams. Teraz następny ładunek zabieramy z LKPM do EPGS i EPIR. To i to. I teraz tak, EPGS. Z mniej paliwa troszkę. Dobra. I teraz następne zlecenie zaczyna nam się w EPIR, dlatego najpierw EPGS polecimy. Poczekajcie, LKPM. EPGS. EPGS, dobra, dodajemy z EPGS do dobra, zobaczę sobie od góry wszystko, czy to dobrze wygląda. Z Krakowa bierzemy PCs i Steel Beams. Lecimy na LKKH. Na LKKH wyładowujemy z PC i bierzemy Steel Beams, bo lecimy na LKPM. Na LKPM zostawiamy Steel Beams. Bierzemy Construction Material i Dishwashers. I lecimy na EPGS. Z EPGS lecimy jeszcze do EPIR, zabierając to, wypakowując to, czyli to usunę. Z EPGS lecimy do EPIR jeszcze, Adeleg, EPIR. EPIR i tutaj zabieramy tylko dishwashers, tak jest. A potem bierzemy z EPIR, lecimy do EY. KR. No i teraz się powinno zgadzać. Także komputery. Nic nie ma. Dobra, EPIR. Bierzemy PCs. Dobra. I zobaczmy teraz, czy się paliwo wszędzie zgadza. Tutaj mamy 190 mil, 446 spokojnie.
33 spokojnie, 208, 416 spokojnie, 62, 446, no i tutaj mamy 219, 446, dobra. I teraz tak, mamy tutaj Wiktorię wybraną i co dalej? Możemy kliknąć już Fly. Klikniemy Play, zobaczymy, czy wszystko się będzie zgadzać. I poleciała, widzicie? Zobaczmy teraz na Live Operations Map. Tutaj leci mój pierwszy pilot, którego posłałem. A ten, którego my teraz posłaliśmy, jest właśnie tutaj w Krakowie i Apron Work. Czyli ona najpierw robi Apron Work, potem będzie taksi, potem będzie lecieć, tak jak ta. No i super. I tak to się robi, słuchajcie. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Fajna zabawa z tym Honor Company. Jak po każdym oczywiście odcinku będziemy dostawać kasę. Także nic, tylko teraz czepać pieniądze i kupować sobie jakiś odrzutowiec. Cerjota oczywiście. Albo Airbusa 320. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało. Do zobaczenia. Cześć.